Witam wszystkich mega serdecznie na kanale Do Diabła z Grami, moi drodzy. Growe zakupy, tak? Od ostatniego materiału do mojej kolekcji wpadło około 5, 6, może 7 gier i dzisiaj właśnie powiem wam o nich, jak i o innych przedmiotach, które kupiłem związane sobie z grami, w sumie to o jednym przedmiocie, ale zawsze wiecie, lepiej jeden niż wcale. Zacznijmy od Funko Pop Sonia Blade, którego dosłownie przed sekundą znaleźliśmy wraz z żoną w Lidlu i w mega okazyjnej cenie, słuchajcie, mogliśmy go kupić. Sonia jest to Sonia z wersji filmowej, jednak dla mnie wygląda tak samo jak z wersji growej, więc jest mega zajebista. Zawsze lubiłem grać Sonią, jej kop w te, wiecie w co, w Cojones. Był świetnym atakiem i samą postać też bardzo lubię. Szczególnie podobała mi się w tym zielonym swoim dresie w Mortal Kombat Trilogy. Tak, zapłaciłem za to 39,99, co jak na Funko Pop uważam, że jest ceną adekwatną. Jakimś wielkim fanem Funko Popów nie jestem, ale przyznajcie, że Sonia Blade jest przesłodka. Moi drodzy, kolejna gra, o której recenzję macie w poprzednim materiale, to Ninja Saviors. Zajebisty beat'em up, w którym wcielamy się w ninjów. I będziemy chodzić w prawo albo w lewo i łoić setki przeciwników. Moi drodzy, wydanie pudełkowe kupiłem w sklepie Perfect Blue, naprawdę w mega atrakcyjnej cenie. I wy tutaj będziecie mieli linka do sklepu Perfect Blue, w którym możecie kupić ten tytuł. Nie będę wam więcej o nim mówił, ponieważ w recenzji tak na dobrą sprawę macie wszystko. Doskonały beat'em up, uwielbiam tą grę, jest świetna, jest fantastyczna. Zobaczcie, jak to wygląda w środku, wewnątrz okładki mamy tutaj taką ala okładkę alternatywną. Szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba i może kiedyś, jak nie wiem, jak będę widzi mi się, to sobie te okładki obie przełączę. Sama w sobie gra, tak jak mówiłem, no rewelacyjny beat'em up. U każdego fana gier arcade'owych powinien być na półce. Najlepiej kupiony z Perfect Blue, ponieważ Perfect Blue jest najlepszym, słuchajcie, sklepem na świecie. Lecimy z kolejną rzeczą, czyli gra Gris. Gris to po francusku znaczy szary, szary. Tutaj, tak jak widzicie, na okładce mamy dziewunię. Gra została wydana przez Devolver i moi drodzy, za tą grę zapłaciłem około 129 zł, z tego co pamiętam, mogę tam się delikatnie pomylić. Oczywiście w sklepie Perfect Blue i tak samo macie link w opisie. Sama gra jest bardzo fajną, piękną artystycznie platformówką, w której będziemy wcielali się w dziewczynę, która będzie musiała się z pewną rzeczą w swoim życiu pogodzić. Proste zagadki logiczne, przepiękna grafika, wyśmienita muzyka i cały art style, który sprawia, że naprawdę w ten tytuł gra się wyjątkowo dobrze. Kupiłem tą grę, słuchajcie, dla żony. Żona jeszcze w niego nie grała, ale ja skończyłem i bawiłem się świetnie. A co najlepsze, to wewnątrz, słuchajcie, oprócz bardzo fajnej grafiki, tak, tu mamy jakąś tam, jakiś element, że tak powiem, landscape'u, w którym będziemy się poruszać krajobrazu, mamy także, słuchajcie, książeczkę, a w niej mamy przeróżne tutaj obrazki właśnie z grą Gris związane. Nie będę wam wszystkich pokazywał, bo zapewne jak będziecie sobie chcieli kupić grę, no to będziecie sami chcieli obejrzeć ową książeczkę. Lecimy dalej, moi drodzy. Kolejna gra to Fire Emblem Warriors Three Houses. To tytuł, o którym wam mówiłem w pierwszych wrażeniach z Fire Emblem Warriors. Słuchajcie, jest to taki spin-off serii Fire Emblem Three Houses, w którym jest to gra z gatunku Muso, czyli będziemy tutaj biegali jednym ludkiem po mapie, no w sumie będziemy naraz sterowali jednym, no bo cała nasza drużyna jest na mapie i będziemy wyrzynali dosłownie ogromne ilości przeciwników. Wewnątrz pudełeczka mamy tutaj mapę krainy, po której będziemy się poruszać. Fajna gra, wygląda na dość wciągającą. Ja niestety z powodu braku czasu nie poświęciłem jej tyle czasu, ile bym chciał. Jednak wiem, że tego tytułu wrócę i na pewno prędzej go ogram niż Fire Emblem Warriors, ten pierwszy, który również mam na swojej półce, ale który leży i czeka na dużo, dużo lepsze czasy. Lecimy dalej, moi drodzy. Endling Extinction is Forever, czyli tutaj mamy grę o lisiej mamie, której jeden z jej statka lisków ginie, w sensie znika. I musimy go uratować. Jak na razie ja w to nie grałem, patrzyłem jedynie jak gra w to żona. I muszę wam powiedzieć, że tytuł zapowiada się bardzo ciekawie. Ładna cel shadingowa grafika, naprawdę interesujący, że tak powiem, cały koncept gry, ponieważ, no słuchajcie, chodzimy lisią mamą, będziemy tutaj za pomocą zapachów odnajdywali różne rzeczy, będziemy polowali na jedzenie i będziemy karmić nasze potomstwo. Gra wygląda na ekstremalnie rzecz biorąc, na ekstremalnie wręcz wzruszający tytuł i na pewno recenzja znajdzie się na kanale, tylko proszę was, dajcie mi trochę czasu, żebym mógł to ograć i skończyć. Niestety wydanie pudełkowe moim zdaniem, delikatnie rzecz biorąc, nie wygląda najlepiej, tak? Mamy, słuchajcie, okładkę, mamy z tyłu standardzik, a wewnątrz mamy białą otchłań, przestrzeń białą.
niczym śnieg. Gra jest w polskiej wersji językowej, mamy polskie napisy. Okej, moi drodzy, na dworze jest ekstremalnie gorąco, a teraz czas na najbardziej gorący zakup teraz na mojej liście, czyli Abare no Tengu i Zombie Nation, czyli dla mnie to będzie zawsze Zombie Nation, moi drodzy, czyli gra, która jest dla mnie absolutnym tutaj ładunkiem totalnym wręcz nostalgii, ponieważ ja ten tytuł kupiłem sobie na rynku od Rosjan jeszcze w bardzo wczesnych latach 90., jak byłem takim małym kajtkiem i wybrałem po prostu tą grę, ponieważ na okładce była wielka głowa zombie na tych jeszcze, wiecie, żółtych kartridżach. Nie wiem, czy wy to pamiętacie, czy nie. Mam nadzieję, że część z was tak. Jeżeli tak, to piszcie mi, słuchajcie, czy kupowaliście gry na Pegasusie na rynku. I ujrzałem, słuchajcie, w momencie, w którym odpaliłem ten tytuł, obciętą głowę samuraja, która leciała i wymiotując na wszystko ogniem, niszczyła budynki, zabijała potwory i tak dalej, i tak dalej. Grę kupiłem na OLX za około 200 zł. Gra jest wydana, słuchajcie, przepięknie. Raz, że ma zajebistą okładkę. Dwa, że z tyłu ma rewelacyjny napis, mianowicie Japanese Cool Shooting Game. No czy może być lepiej? Wewnątrz, słuchajcie, jest także książeczka oraz bardzo ładny nadruk wewnątrz okładki. Chyba sobie w ogóle to wytatuuję, bo dla mnie to jest mega wspomnienie z dzieciństwa. Książeczka sama w sobie, słuchajcie, zawiera historię gry, tak, parę artworków, no i jak grać, nie? I to jest bardzo fajny, taki mega oldschoolowy manual. Tutaj na przykład jest podpowiedź, że w grze nie zbieram power-upów, ale im dłużej przeżywamy, tym bardziej nasza energia naszej postaci rośnie. O Zombie Nation będzie duży materiał na kanale, ponieważ ja jestem naprawdę wielkim fanem tego tytułu, aczkolwiek nie można powiedzieć, że jest to gra dobra i gra dla każdego, słuchajcie, ponieważ naprawdę gameplay jest ekstremalnie wręcz archaiczny, no ale sam tytuł jest very, very dobry, nie? Przynajmniej dla mnie, no kurczę, mega obskurny shoot'em up, w którym będziemy lecieli w prawo i tłukli absolutnie wszystko. Gra tutaj zawiera, pudełko zawiera cartridge i cartridge zawiera dwie wersje tego tytułu, czyli mamy tutaj właśnie owo Abare no Tengu, czyli japońską wersję, w której będziemy latali maską Tengu i tłukli wszystko, a także amerykańską wersję, w której będziemy latali właśnie obciętą głową samuraja. I to dlaczego, słuchajcie, ta amerykańska wersja tak się bardzo różni od tej japońskiej, dowiecie się z materiału, który mam nadzieję, że w ciągu tygodnia wleci na kanał. Tak czy inaczej, zajebisty zakup. Moi drodzy, na samym końcu gra, którą otrzymałem za pomocą Nintendo Polska, bardzo dziękuję. Live Alive, albo Live Alive, albo Live Alive, albo Live Alive. Cholera, nie mam bladego pojęcia, jak to czytać. Tak czy inaczej, mamy tutaj remake RPGa sprzed ponad 24 lat, który jest czymś, słuchajcie, naprawdę niesamowicie oryginalnym, ponieważ tutaj ta gra się bardzo mocno wyróżnia na tle japońskich RPGów. Na samym początku wybieramy jedną z kilku postaci. Mamy, słuchajcie, tutaj prehistorię, mamy Dziki Zachód, mamy chińskie imperium, mamy zmierzch japońskiego epoki Edo w Japonii, mamy czasy dzisiejsze, mamy delikatną przyszłość, mamy daleką przyszłość, a także mamy oczywiście, jak na japońskiego RPGa przystało, średniowiecze. Zajebisty styl graficzny 2D HD. Ja na razie, słuchajcie, gram Sifu, postanowiłem, która nazywa się Sifu, jest mistrzem sztuk walki w Chinach i bawię się naprawdę, ale to naprawdę rewelacyjnie. Na Nintendo eShop macie demo do ściągnięcia, a także, słuchajcie, macie tutaj jeszcze w sklepie Perfect Blue, w momencie, w którym kupicie ten tytuł, dostaniecie gratisy w postaci naklejek, podkładek oraz przeróżnych innych wspaniałych rzeczy. Tak więc Live Alive na 100% pojawi się na kanale w recenzji, a wy już, jeżeli jeszcze tego tytułu nie macie, to marsz do Perfect Blue i kupować. No i słuchajcie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeszcze co? Co? Ty wielki, wytatuowany człowieku bez włosów, zapomniałeś powiedzieć o najważniejszej grze tego roku, plus przypominam ci, że skończyła mi się puszeczka z jedzonkiem. Dokładnie tak jak mówiła moja kotka, słuchajcie, w moje ręce wpadła także gra Stray, czyli tytuł, w którym będziemy sterowali kotkiem na PlayStation 4, jest moja wersja. Grę ściągnąłem z Nintendo eShop, z PlayStation Store, ale planuję ją kupić również w wersji pudełkowej, ponieważ coś mi się obiło o uszy, że cała sprzedaż, tam część sprzedaży z wersji pudełkowych pójdzie na ratowanie bezdomnych kotków, a kotki bezdomne są biedne, a wszystkie kotki są kochane i trzeba kochać wszystkie kotki, tak więc kto nie kocha kotków, ten niech wyjdzie stąd natychmiast, a ja na pewno kupię pudełko, żeby owym kotkom pomagać. A co do samego tytułu, absolutnie rewelacyjny klimat oraz rewelacyjny taki, wiecie,
takie nowatorstwo biorące z tej gry, ponieważ w tytule będziemy sterowali, słuchajcie, kotem, który znalazł się w wyniku pewnych niefortunnych dla niego wydarzeń w pewnym cyberpunkowym podziemnym mieście zamieszkałem przez roboty, no i będzie próbował się wydostać. Bardzo ładna grafika, nawet jak na PlayStation 4, rewelacyjnie animowane ruchy kota, słuchajcie, jeżeli macie koty, to zauważycie całą masę takich, wiecie, pierdół szczegółów, na przykład ja w momencie, w którym wlazłem kotem w torbę i nie mogłem wyjść i się objąłem, mając tą torbę na głowie, no to parskałem niewielokrotnie śmiechem i cieszyłem się niesamowicie. Tytuł wydaje mi się być grą z gatunku przygodowych raczej, tak? I jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobry. Widzę, że gracze też się tym tytułem dość mocno zachwycili i jego recenzja też się znajdzie na kanale, tylko skąd ja znajdę czas, żeby to wszystko ogrywać? No, dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki, wiecie, luźniejszy. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że jestem tak piekielnie mokry, bo jest piekielnie, słuchajcie, gorąco. Mamy teraz 34 stopnie, jak patrzę na termometrze. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jakie gry dzisiaj kupiliście, a żeby zwiększyć zasięg, no to napiszcie mi coś na przykład bardzo, ale to bardzo inteligentnego, na przykład miau, miau. Miau, miau, dokładnie. Miau, miau to jest dobra opcja. Pozdrawiam serdecznie, na razie, cześć.